Dzisiaj mieliśmy piękną uroczystość, podsumowanie konkursu językowo-plastycznego na komiks w języku rosyjskim. Taki konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i bardzo się cieszę, że wzbudził zainteresowanie wśród nauczycieli i wśród oczywiście uczniów. Nauczyciele byli ogromnym wsparciem merytorycznym i nie tylko dla uczestników tego konkursu. W konkursie wzięło udział 5 szkół z powiatu bialskiego, z miasta Biała Podlaska szkoła, z powiatu włodawskiego. Prace są piękne, ciekawe, niektóre bardzo oryginalne i oczywiście wymagały dużo pracy od uczniów. Sprawdzały one umiejętności nie tylko plastyczne, ale również językowe. Chcielibyśmy, żeby ten konkurs był kontynuowany w przyszłych latach, żeby jeszcze więcej było zainteresowanych szkół, nauczycieli i uczniów. Organizatorami konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach. Oczywiście konkurs nie odbyłby się bez wsparcia i bez patronatu. Konkurs został objęty patronatem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. Te instytucje są również fundatorami nagród dla uczniów i dla nauczycieli. I oczywiście wśród sponsorów należy tutaj zaliczyć lokalne władze, bo wójt gminy Wisznice, pan Piotr Dragan jest sponsorem. Sponsorem jest radny powiatowy pan Daniel Dragan, pan profesor Feliks Czyżewski, wykładowca UMCS w Lublinie. Wsparcia udzieliły nam również firmy lokalne Piotrans, czyli firma Anety i Piotra Frończuków oraz Karczma Góralska, której właścicielami są Bogdan i Agata Linkiewiczowie. Konkurs nosił tytuł Przygody Czebureszki. Czebureszek, czyli bohater bardzo lubiany przez dzieci, bohater bajek rosyjskich. I Przygody Czebureszki w jednym z miast rosyjskich, więc uczniowie mogli sobie wybrać dowolne miasto, Moskwę, Sankt Petersburg, czy jeszcze jakieś inne miasto, i tam trzeba było pokazać poprzez taką wycieczkę Czebureszki albo różne jego przygody w tym danym mieście, trzeba było pokazać ciekawe miejsca, zabytki oraz ciekawostki tego miasta. Więc to na tym to polegało, a więc połączenie umiejętności językowych, bym powiedziała, z umiejętnościami jeszcze, z wiedzą kulturoznawczą. Także myślę, że jest to ciekawa inicjatywa i godna kontynuacji. Bardzo bym chciała, żeby ja jako nauczyciel języka rosyjskiego tutaj w liceum bardzo bym sobie życzyła, żeby taka kontynuacja nastąpiła w przyszłych latach. I oczywiście zachęcam większą liczbę szkół, uczniów do udziału. Mam nadzieję, że sytuacja pandemiczna ulegnie znacznej poprawie i to zainteresowanie będzie większe przez to.